Chłopi to produkcja, która przedstawia się absolutnie przepięknie. Malarska rzeczywistość otacza nas swoim kunsztem i zaprasza na cudowną, niemalże oniryczną podróż przez kadry wypełnione kolorami i ciągłym ruchem. Ten świat jest prawdziwie magiczny i jedyny w swoim rodzaju, również od strony realizacyjnej. Chłopi to niesamowite połączenie sztuki operatorskiej, prawdziwych scenografii, sprytnie używanego CGI oraz, a może przede wszystkim sprawnej ręki prawdziwych artystów. Jak nakręcono Charakterystyczną produkcję. Prace nad chłopami w pewien sposób rozpoczęły się 4 lata temu. To wtedy w głowach reżyserów zaczęły kiełkować pierwsze pomysły, odbyły się pierwsze spotkania, pojawiły się pierwsze plany i inspiracje. Na bardzo wczesnym etapie preprodukcji zdecydowano się również rozpocząć współpracę z Lukiem, który odpowiada za ścieżkę muzyczną do filmu. Pierwsze utwory musiały zostać opracowane dość wcześnie, z uwagi na to, że zostały użyte w trakcie kręcenia poszczególnych scen. Zresztą cała choreografia tańca była przygotowana w oparciu o gotową już ścieżkę dźwiękową, dlatego musiała zostać opracowana na niezwykle wczesnym etapie prac nad filmem. Realizowanie samego filmu można podzielić na trzy etapy. Etap planowania wszystkich ujęć, faktyczne zdjęcia, za które odpowiadał zespół około 80 osób oraz wyczerpującą postprodukcję, która trwała dwa lata i w sumie przewinęło się na tym etapie około 100 artystów. Na etapie planowania stworzono coś w rodzaju storyboardów, pierwsze wersje kadrów. Podobno do zaprezentowania pierwszych koncepcyjnych animacji ekipa wykorzystała silnik graficzny Unreal Engine. Stali widzowie kanału na pewno bardzo dobrze wiedzą, że jest to silnik, który obecnie jest bardzo często wykorzystywany w czasie produkcji filmowej. Używa się go nie tylko jak w przypadku chłopów do przygotowywania wstępnych animacji, ale również do docelowej postprodukcji i realizowania wszystkich efektów komputerowych. Wiele razy już Wspominałem o studiach zwanych z angielska Volume, które pozwalają otaczać aktorów ekranami, na których to wyświetla się generowane na Unreal Engine ruchome tło. Silnik graficzny, do tej pory wykorzystywany w grach, bardzo skutecznie znalazł swoje miejsce w świecie produkcji filmowej i twórcy chłopów postanowili z niego skorzystać na wczesnym etapie planowania poszczególnych ujęć. Kolejny etap realizowania naszej produkcji to oczywiście etap zdjęć. Większość filmu została zrealizowana w studiu na tle green screenów. Jednak warto zwrócić uwagę, że nie wszystko dodawano w postprodukcji. Faktycznie stworzono bogate w detale stroje, przygotowano część rekwizytów, a nawet zbudowano fragmenty scenografii. Wszystko po to, aby aktorzy posiadali pewien kontekst lokacji, mogli wejść w interakcję z prawdziwymi przedmiotami, oraz oczywiście po to, aby osiągnąć bardziej sugestywny efekt ostateczny. W końcu o wiele łatwiej jest odegrać konkretną scenę, gdy widzimy chociaż zarys miejsca, w którym się znajdziemy. Siedzimy przy faktycznym stole, a nie przy zielonym pudle i, nie wiem, pijemy trunek z prawdziwego kufla, a nie zielonej kostki. Na ujęciach zza kulis łatwo zauważyć, że przede wszystkim greenscreeny odpowiadały za wypełnianie tła. Ale nie tylko, bo spora część kadrów została również dorysowana. Na tym ujęciu na przykład wyraźnie widzimy, że cała górna część kadru została właśnie dorysowana. Zatem green screeny pozwalały wyciąć pewne elementy i dodać nam tło, ale w wielu miejscach kadry zostały jeszcze bardziej malarsko ubogacone. Akurat te konkretne ujęcia zakulisowe zdradzają nam jeszcze jeden fajny szczegół. Tak jak się spodziewałem, świetne sekwencje tańca zostały zarejestrowane z kamerą przymocowaną do aktorów. Dzięki temu te wszystkie wirujące ujęcia realizowane z perspektywy bohatera nabierały tego charakterystycznego ruchu i świetnie się sprawdzały. Jedyna rzecz, która mnie zaskakuje troszkę, to że przyczepiano tę kamerę do faktycznych Aktorów. Zwykle w ujęciach z pierwszej osoby kamerę obsługuje operator kamery, który niejako wciela się w bohatera sceny. Wyraźnie twórcy z jakichś powodów stwierdzili, że tak będzie lepiej, może bardziej naturalnie, bardziej prawdziwie. W każdym razie efekt, który osiągnęli, jest wyśmienity. Wiele kadrów było planowanych tak, aby jak najmocniej zainspirować się różnymi znanymi dziełami malarskimi. W niektórych scenach wręcz blokowanie aktorów było opracowywane w oparciu o konkretne dzieła sztuki. Blokowanie aktorów to takie trochę bardziej fachowe określenie na, nazwijmy to wprost, zarządzanie aktorem w obrębie kadru, czyli kto gdzie stoi i jak się przemieszcza. Twórcy porównywali to podejście troszkę do ustawiania sztalugi pod obraz, aby oko kamery było właśnie taką sztalugą. Jednak równocześnie starali się. Utrzymać odpowiedni balans formy, tak aby ta optyka obrazu malarskiego współgrała z optyką kamery, aby wiecie, nie zgubić takiej warstwy aktorskiej. Tym niemniej tego typu podejście zaowocowało wieloma interesującymi inspiracjami. Spójrzcie, tutaj mamy babie lato, żurawie, bociany, burze, Kobiety zbierające kłosy. A to tylko zestaw przygotowany przez ekipę w ramach materiałów marketingowych. Tego typu porównań jest na pewno o wiele więcej. Oczywiście najbardziej czasochłonnym procesem było wykonywanie faktycznych animacji, a może raczej powinienem powiedzieć prawdziwych obrazów. Twórcy zdradzają, że tempo pracy wynosiło mniej więcej 1-2 klatki dziennie. I teraz wyobraźcie sobie, przez 8 godzin malujecie jedną klatkę filmu, następnie ją usuwacie, lub jej część i przygot gotowujecie kolejny obraz, który jest kolejną klatką filmu, tylko delikatnie zmienioną. Jeśli produkcja ma powiedzmy 20 klatek na sekundę, to musicie przygotować 20 obrazów, które odpowiadają jednej sekundzie czasu trwania filmu. Brzmi nieźle, co? Oczywiście wiadomo, że ostatecznie nie przygotowywano ręcznie każdej klatki filmu, tylko klatki kluczowe, ale nadal to gigantyczna ilość pracy. W jednym z wywiadów zdradzono, że w czasie pracy nad sceną składającą się z 60 4 klatek namalowano 32 obrazy, czyli co drugą klatkę. I tak pracowało przez 2 lata 100 artystów. Niesamowite przedsięwzięcie. Chłopi to przepiękne dzieło, z którego możemy być dumni. Produkcja, która łączy ze sobą dwa światy: sztuki filmowej i malarstwa. Światy, które mają ze sobą bardzo dużo wspólnego, ale bardzo rzadko różnica między nimi zaciera się w tak wspaniały sposób. Przygotowanie tego dzieła wymagało ogromnego nakładu pracy, i aż cudownie jest smakować tak dobry efekt końcowy. Miłość przechodzi i odchodzi, a ziemia zostaje.